Jest decyzja. W Lesznie powstaną nowe bloki w ramach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Do 6 oddanych do użytku w 2019 roku dołączą kolejne. To dobra informacja dla osób mających problemy mieszkaniowe. Plany powołania do życia Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego były jednym ze sztandarowych punktów kampanii wyborczej obecnego prezydenta Łukasza Borowiaka przed 7 laty. Miejskie bloki miały być odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe mieszkania dla mieszkańców Leszna. W kwietniu 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę, a w maju tego samego roku powołano miejską spółkę – Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Na jej czele stanął Wiesław Wilczkowiak z pensją ponad 125 tysięcy rocznie. Zaplanowano wówczas budowę 6 bloków z 96 mieszkaniami o metrażu od 31 do 69 metrów kwadratowych. Chętni na te mieszkania zobowiązani byli do wpłacenia kaucji zależnej od powierzchni. Było to od około 4 tysięcy do około 10 tysięcy złotych. Po wmurowaniu kamienia węgielnego roboty ruszyły pełną parą. Pierwotnie bloki miały być oddane do użytku w grudniu, ale jak się okazało, był kilkumiesięczny poślizg. Uroczyste otwarcie inwestycji miało miejsce w czerwcu 2019 roku. Wybudowano 6 bloków z 96 mieszkaniami wykończonymi pod klucz w bardzo dobrym standardzie, z solarami na dachach w atrakcyjnym miejscu tuż obok spółdzielni mieszkaniowej Domus. GTBS to spółka miejska, której jedynym wspólnikiem jest prezydent miasta i to on ustala wysokość czynszu. W nowych blokach wynosił on 14 zł 45 groszy za metr kwadratowy. Być może dlatego mniejsze mieszkania rozeszły się jak świeże bułeczki. Z większymi był problem, ale miasto wykupiło partycypację. Za największe metrażowo mieszkania czynsz wynosił prawie 1000 zł, za najmniejsze około 500 zł. Po 2 latach od czerwca tego roku czynsz wzrośnie do 15 zł 45 groszy za metr kwadratowy. O plany miasta związane z nowymi blokami GTBS zapytaliśmy wiceprezydenta Adama Mytycha, który potwierdził, że powstaną nowe bloki tuż obok poprzednich przy ulicy Długosza. Mieszkań być może będzie nawet 120, bo tym razem ma być więcej małometrażowych lokali. Ich standard wykończenia będzie bardzo podobny. Będzie trochę inna struktura, chociaż to nie znaczy, że większych mieszkań nie będzie. Będzie ich mniej. Na pewno mniej, bo to jest przedziwna sytuacja. My kiedyś drwiliśmy z tego, że nasze M tam 2, M1, M3 to są takie małe, że wszędzie standard życia wzrasta i tak dalej, a okazuje się, że my taka jest sytuacja ekonomiczna czy siła nabywcza Polaków, że no niestety nie stać ich na wynajem tych większych mieszkań dzisiaj. I no to nie jest jakaś pozytywna konstatacja tego stanu rzeczy, bo szkoda, że nas nie stać na większe mieszkania, ale rzeczywiście zmniejszymy udział tych większych mieszkań w tej strukturze mieszkań. No my przystępujemy w tej chwili do opracowania dokumentacji technicznej dla tego terenu. Tam do 120 mieszkań, ja jeszcze ostatecznie nie chcę powiedzieć, bo nie ma projektu, więc nie będę tutaj deklaracji jakiś ostatecznie składał, ale chcemy, żeby przygotować ten projekt, żeby móc go też zrealizować w przyszłości. Uważam, że jest to jedna z najtańszych form pozyskiwania mieszkań w tej chwili dla zasobu, nie tylko, bo część partycypacji miasto Leszno może wykupić, ale nie musi być taka sytuacja, że my wszystkie partycypacje wykupimy. Część zapewne, tak, jeszcze nie wiem ile, ale część to będzie możliwość wykupienia tych partycypacji przez osoby fizyczne. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna inwestycji. Bloki powstaną częściowo na gruncie miejskim, częściowo na ziemi, którą zawiaduje KOWR.